Artur Ostaszewski na gali IFM Show ma dwóch zawodników, a właściwie jednego zawodnika i jedną zawodniczkę, Magdalena Loska jako Przosak. Jak to się stało, że zakontraktowałeś ich na to wydarzenie? Znamy się tutaj z organizatorami już jakiś czas. Kiedyś nawet jakiś był epizod, że pomagałem przy jednej z gal w poprzednich latach. No i jakoś tak naturalnie wyszło, że jeżeli ten projekt został zaplanowany, no to się Norbert skontaktował ze mną w sprawie jakichś tam możliwości, jakie są i tak dalej. No i dogadaliśmy dwójkę zawodników. Myślę, że fajny duet, bo i debiut Magdaleny Loski jest taką wyczekiwanym, zwłaszcza przez to środowisko MMA, ale też brazylijskiego jiu-jitsu, wyczekiwanym momentem w tym sportowym kalendarzu 2021. A z kolei powrót Akopa Szostaka do zawodowych walk jest też bardzo wyczekiwany, natomiast w zupełnie innej puli odbiorców, czyli wśród takich odbiorców bardzo mainstreamowych, raczej niedzielnych, jeśli chodzi o nasz sport. Też ciekawy jest bardzo tutaj udział Akopa Szostaka w tej gali, bo wiemy, że zawodnikiem interesuje się KSW, bo jeden kontrakt wygasł, teraz być może będzie, być może nie będzie nowa umowa. Interesowało się nim Fame, a walczy na IFM. Dlaczego? No, oferta IFM Show wydała się nam po prostu najlepiej zbilansowana, tak nazwijmy to, najlepiej skrojona pod nas. Jeśli chodzi o Fame, to tak, były rozmowy, nawet takie może troszkę bliższe, bo już były jakieś tam kwoty, jakieś wstępne ustalenia. Natomiast no, gdzieś to się po drodze odrobinkę wykruszało, też ze względów takich, że tam są odrobinę inne zasady w Fame, co nam nie jest tak do końca na rękę. Bo, jakie? No, krótsze rundy, brak możliwości uderzenia łokciami. To są takie małe rzeczy, ale jakby Akop bardzo chce iść, no jakby sprawdzać się na kanwie tej takiej sportowej i oczywiście no, może tutaj też rywale no, nie są to mistrzowie UFC czy nawet mistrzowie KSW, natomiast chcieliśmy, żeby formuła tej rywalizacji była po prostu taka jak dla wszystkich innych normalnych zawodników. A jeśli chodzi o oferty, no to cóż, no, są, były, pewnie jeszcze będą. Myślę, że Akop jest tak już dużym nazwiskiem, mainstreamową gwiazdą, że tak naprawdę ktoś, kto bierze udział w projektach typu Taniec z Gwiazdami, nie wiem, no, ma swój kącik na wirtualnej Polsce i jakby cały czas jest w mainstreamowych mediach, po prostu zawsze będzie budził zainteresowanie. No i więc do tego dokładając to, że Akop faktycznie trenuje i bardzo lubi, uwielbia sporty walki, to jest jego pasja, no po prostu składa się to w całość. A jak jego zdrowie? Bo tam była jakaś kontuzja ręki dosyć poważna, to już jesteście za tym? Już to jest, że tak powiem, zaleczone? No tak, no zerwany biceps to nie jest przyjemna sprawa, kontuzja jest już zaleczona, natomiast faktycznie ten start jest trochę na styk, bo tutaj termin, gdyby był pewnie ze 3 tygodnie wcześniej tej gali, to już byśmy się nie wyrobili z przygotowaniami, a jeżeli byłby później, no to oczywiście byłoby pewnie nam troszkę wygodniej, teraz jest tak na styk, no ale nie zawsze jest zielono i kolorowo, czasem trzeba zacisnąć zęby i po prostu się przygotować w warunkach, które są. Twój klient, czyli jako Przostak, dosyć prężnie działa w mediach społecznościowych, więc jego do nowego pomysłu promocji na tę galę chyba nie trzeba było długo przekonywać. YouTube i świat MMA razem. Jak ty to widzisz? Nie, no zdecydowanie. Jakob w ogóle jest osobą o zdecydowanie wyższej percepcji tego wszystkiego niż na przykład ja, bo nie czuję się w ogóle specjalistą w tym zakresie. On doskonale czuje te media społecznościowe, Instagram, Facebook, TikTok, podobno teraz nowa siła i tam jest też bardzo duże zasięgi Jakob generuje. Zresztą TikTok Polska nawiązał z nim współpracę taką wizerunkową, oficjalną również, także to też pewnie o czymś świadczy. Natomiast to nie jest moja mocna strona, także no nie chciałbym tutaj jakoś ekspert się wypowiadać. Jestem przekonany, że jego umiejętne poruszanie się w tym świecie bardzo pomoże w wypromowaniu gali. A co sądzisz o pomyśle połączenia na gali IFM Show różnych stylów walki, czyli walki na gołe pięści, K1 oraz MMA? Wszelkiego rodzaju łączenie różnych formuł walki prawdopodobnie ma za zadanie jakby zdywersyfikować tego odbiorcę, czyli no, być może ci, którzy się kolokwialnie mówiąc jarają gołymi pięściami i tego typu walkami, nie obejrzeliby tej gali, gdyby nie właśnie obecność tego typu pojedynków. I tak pewnie jest z każdą kolejną formułą. Nie mam nic przeciwko, myślę, że dla każdego coś miłego i faktycznie gala zapowiada się bardzo dobrze, bo nie zapominajmy, że takich czysto sportowych zestawień MMA też będzie kilka fajnych.
poziom naprawdę zacnie się prezentuje, także no ja jestem bardzo zadowolony z tego, jak to na ten moment wygląda i po prostu odliczam dni. A jak Magdalena odnalazła się w tej nowej rzeczywistości, bo jest rzeczywiście dużo szumu, dużo więcej szumu niż miała wcześniej styczność trenując. Jak ją przez to przeprowadzasz? Odnajduje się, czy jeszcze jest to dla niej nowy świat? Na pewno jest to dla niej odrobinę nowy świat, ale jest podekscytowana, nie może się doczekać walki. Gdzieś tam wszelkiego rodzaju problemy z przeciwniczkami też jakby widzę, że na nią tak działają, że już chciałaby zacisnąć zęby i żeby to już było wszystko się odbyło i żeby już doprowadzić do tego. Natomiast no cóż, organizatorzy nie są z pierwszej łapanki, więc wierzę, że tutaj wszystko będzie dopięte na ostatni guzik i po prostu zrobimy fajny debiut.